Witam serdecznie, Jakub Sobecki, firma Bejo, Polska Zachodnia. Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscowości Trzemżal, gdzie wspólnie z współorganizatorami zorganizowaliśmy Wielkopolski Dzień Cebuli Bejo. Jak wiemy, obecna sytuacja warzywników w całym kraju jest tragiczna, spowodowana bardzo trudnymi warunkami pogodowymi. Widzimy, mamy 12 września, u pogranicza jesieni nadal trwające greckie lato, 26-27 stopni. Jest to sytuacja niebywała, do tego dochodzi brak opadów. W tak trudnych warunkach pogodowych możecie zobaczyć, jak poradziły sobie nasze odmiany. Widać znaczną różnicę odmian podkiełkowanych, gdzie mają znacznie lepszy wigor, szybki przyrost, są w stanie budować potężniejszy system korzeniowy od standardów. Warto też uwagi, jest nowość, którą wprowadzamy, odmiana Hightune, gdzie mamy wymieszaną genetykę Riesburgera z krwią południową. Pozwala nam to na produkcję cebuli z większym systemem korzeniowym, z większym skalibrażem i większym wyrównaniem. Warto też wspomnieć o odmianie High Park, odmiana na market, bardzo wyrównana, produkująca wyrównany kalibraż, cebule nie za małe, nie za duże. Zachęcam do uprawy cebuli, korzystania z naszej oferty, tym bardziej opierać się na naszych odmianach, sprawdzonych odmianach. Tym samym, iż Bejo 1 września jako Bejo BV obchodziło swoje 40-lecie. 40 lat doświadczenia produkcji przyzwoitych odmian, cały czas inwestowanie w przyszłość i szukanie lepszych rozwiązań dla Was.